Agata Duda, wszystkim znana jako pierwsza dama, wytrwale trwa u boku Andrzeja Dudy. Chociaż na zdjęciach zawsze jest uśmiechnięta, to okazuje się jednak, że kobieta wcale nie jest taka sympatyczna, jak mogłoby się wydawać. Agata Duda od samego początku, gdy jej mąż został prezydentem Polski, dosyć sceptycznie podchodziła do radykalnych zmian w ich wspólnym życiu. Z powodu wygranej męża musiała ona zaprzestać swojej kariery zawodowej na rzecz pełnienia funkcji reprezentacyjnych u jego boku, z całą pewnością nie było to łatwe. Agata Duda jako ciepła i sympatyczna osoba. Media cały czas przedstawiają Agatę Dudę jako osobę niezwykle ciepłą, zachowawczą, wyważoną i serdeczną. Z informacji przekazanych na łamach Newsweeka dowiadujemy się jednak, że ten wizerunek ma niewiele wspólnego z prawdą. Życie Agaty Dudy, po wygranych przez Andrzeja wyborach prezydenckich, uległo radykalnej zmianie. Stabilne życie nauczycielki języka niemieckiego obróciło się o 180 stopni, gdy poniekąd została ona zmuszona do towarzyszenia swojemu mężowi podczas zagranicznych wyjazdów. Gdzie prezydent, tam i pierwsza dama. Agata Duda jest humorzasta. Bliscy współpracownicy Pałacu Prezydenckiego w rozmowie z Newsweekiem ujawnili szokującą prawdę na temat Agaty Dudy. Jej zachowanie ma być zupełnie inne niż to, które przedstawiają media. Ciepły wizerunek sympatycznej pierwszej damy został zrujnowany. W pałacu pierwsza dama ma opinię humorzastej. Z tego powodu miała odejść z jej biura zaufana współpracownica, wiceszefowa gabinetu pierwszej damy Dorota Skrzypek, wdowa po byłym szefie NBP Sławomirze Skrzypku. Agata jest apodyktyczna i trudna we współpracy. Jako nauczycielka jest przyzwyczajona, że nikt nie podważa jej zdania. Nikogo nie słucha. Skrzypkowa miała tego dość, powiedział tygodnikowi jeden ze współpracowników. Jak Agata Duda spędza czas wolny? Z informacji, które przeczytać można w Newsweeku, wynika, że zmiana życiowej roli i sposób jej odgrywania bardziej przypadł do gustu Andrzejowi niż Agacie Dudzie. Prezydent stara się czerpać z uroków życia na wszelkie sposoby, czas wolny często spędza w willi koło Warszawy, natomiast zimą uwielbia jeździć na narty. Z opinii współpracowników kancelarii prezydenta wynika, że to Agata rządzi Andrzejem. Według nich jej rozkapryszenie, impulsywność i apodyktyczność utrudniają prowadzenie kancelarii prezydenta. Z całą pewnością przyczynił się do tego wyuczony zawód kobiety, jako nauczycielka była ona bowiem przyzwyczajona do posłuszeństwa innych wobec niej.